Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Eryk Czechuczyłowski, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Fallout 3 na samym starcie, jeżeli seria wam się podoba, to zostaw łapkę w górę i wpadnij w linki w opisie, tam mój drugi kanał, a my kontynuujemy sobie przygodę. Jesteśmy, moi drodzy, od poprzedniego odcinka skończyłem, nie pamiętam gdzie. Ale wiem, że przeszedłem i zrobiłem tą misję w zadaniach, czyli odetnij zasilanie reflektorów. Znaczy nie zrobiłem, bo właśnie jesteśmy na miejscu i zobaczymy, co się stanie, jeżeli to światło oczywiście sobie wyłączymy. Czy coś się stanie? Nie wiem. Ucieknij. No dobra. W ogóle nie wiem, czy też tak macie, ale ja na pewno tak mam, że tu było w ogóle zamknięte i nie dało się iść dalej. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam, że jak jem, to muszę coś oglądać. Już tak weszło mi w nawyk, że jem, oglądam. To jakby jest nierozłączna część jedzenia, oglądanie czegoś. I dzisiaj zawędrowałem, słuchajcie, do folderu o nazwie Jasper Shoty. Piękny folder, chciałbym. To jest najdumniejszy folder na moim komputerze. Przepiękne są to shoty. Trzeba to przyznać. Shoty jak Jasper dostaje Watykańczykiem na komputer. Ale ten shoty, cały zapis streama mam. No więc w towarzystwie Watykańczyka dzisiaj spożyłem swoje jedzenie. Jakieś kary coś, w sumie to nawet nie wiem co to było. Ty. Aha, bo ja tu wcześniej próbowałem wejść, ale. Ja mam taki problem z myszką, że jak ją klikam, to ona czasem kurwa nie działa, niestety. A nie, teraz działa, to nie wiem co się wtedy stało. Ja też życia nie miałem. O, tu są apteczki. Chyba nie było zauważone wcześniej. Dobrze akurat. Dobra, musimy się trochę wyleczyć. To zabijanie tych potworów to nie jest aż taka ciężka sprawa. No nie wiem, czy Stealth Boya by nie było fajnie użyć. Kurwa, Stealth Boy jest mądrym pomysłem teraz mi się wydaje. A, bo ja tu coś. A, bo ja debil. A, niepotrzebnie to użyłem. Mogę się ze zlewu napić. A, trudno. Jaka jest misja w ogóle? Zadania. Uciekni na plac targowy. Daleko to? O kurwa! No daleko. Ty, to Stealth Boya użyjemy. Nigdy jeszcze ani razu nie używałem Stealth Boya, więc nie wiem do końca jak działa, ale rozumiem, że będziemy się mogli dzięki temu właśnie prześlizgnąć pomiędzy tymi potworami. Że te, mówię, to zabijanie potworów polega na tym, że one same wbiegają w. O, widzi. O! Cię cały czas trzymam, a. Więc jest różnie. Czasem ta myszka nie do końca działa jak powinna działać. Nigdy jeszcze w sumie nie używałem tego Stealth Boya, więc. No. Co nam szkodzi? Używamy Stealth Boya. Nie widać nas. Wychodzimy. Mam nadzieję, że nie są w stanie nas wykryć albo coś takiego, więc. Po prostu chodźmy. No kurwa, jakim co. Mam Stealth Boya, jeba. No nie, no oszustwo to jest. Czyli widzą mnie? Ale skamas. Dziura. Możemy tu. A. Nie możemy. To nie zły Stealth Boy. To fajne gówna. Na chuj mi ten Stealth Boy, jak on nie działa. O jest. Zabijanie tych potworów to naprawdę nie jest trudna rzecz.
Chyba, że ci robią ganka na plecy, to wtedy może być delikatnie cięższa. Możemy wziąć w sumie psycho, steampaki, brudna woda, ludzkie mięso, coś tam z serem, antyrada. Odlot? Nie wiem, co nie. Jeszcze było tego. Kurwa, jakie informacje ciągle. Ktoś tu do mnie jeszcze strzelał. Niestety nie mam amunicji, kurwa, do niczego. Jedyne co mam to jest niestety ta piła. Tylko na melee range mogę podbiegać i dusić. Czekam, skąd? Kurwa, stamtąd. Szkoda, że na tym stealth boju mnie widzą. A może to tylko jakby... z pewnej odległości, że jestem w stanie bliżej podejść. Trochę chujowe to. Powinno być, że od buta normalnie. Jaki niewolniku, gościu. Dobra, karabin myśliwski. No właściwie do karabinu myśliwskiego to mam najwięcej naboi, więc akurat sobie ten karabin myśliwski skroję tutaj od niej. Bo to jest chyba jedyny. Karabin myśliwski to jedyna broń, do której aktualnie mam jakiekolwiek amunicję. Do kitu ten stealth boy. Ja zgaduję, że po prostu na pewną odległość jestem w stanie podejść, no i dalej nie jestem. No, w jakimś tam stopniu jest logiczne, ale nie podoba mi się to. Przecież zabiłem tego chłopa, nie? Z góry. Tylko które szczątki to są jego, to będzie mi ciężko określić. Czy on był gdzieś na dole? Nie wiem. Dobra, w każdym... A, to ja nie mogę się teraz teleportnąć w sumie? Tu jesteśmy? Mogę. O kurwa. O! Ona to skontrowała. Tak, oni to skontrowali, dlatego tak się dzieje, tak mam wrażenie. Okej, okay, teraz to ma jakiś sens, powiedzmy. Mężczyńskiego oficera to może nie. Kurwa, skąd? Oj, niedobrze. Kurwa, na cipę dostaję. Oj, oj, oj. Kurwa, do cipy jest. No nie mam co nawet wziąć. Psycho to mam, ale no. Uzależnienie akurat możemy w stanie jesteśmy wyleczyć. Szybko. Medex. No niestety. Mam jeden jakby pasy HP. Nie wiem, kurwa. O, sorry, żartowałem. Dobra, duś się. Zajebij się. To nasi. Boże, ze wszystkich strzałów akurat ja dostałem? Naprawdę? Musimy iść tutaj, bo... No co? Musimy iść tutaj po prostu. A kurwa jebana. Bądźmy żywą tarczą. Nie trafić mnie. Dobra. Karabin snajperski. No nie, raczej. Radix. Radix jest też spoko, bo to mniejsze obrażenia. Apteczka wreszcie. Jakieś hapy. Chemia. Oczywiście gramy na wysokim poziomie, więc... Dlatego trochę dostajemy na dziurę. 70 HP
No to jest więcej niżeli HP 0, nie? Więc w porządku. O, tu jest jakiś pistolet. Tu jest ammo. Mamy też nejdy, które teraz zbieram. Coś jeszcze wymaga klucza. Uzbrojenie. Czy ten chiński... No nie mam tutaj... No to nie ma co nawet tego trzymać ze sobą. Bo i tak nie mam ammo. Kurwa, ile granatów odłamkowych tu jest. Tu jakiś broń, tu jakaś broń. Tu amunicja. Czy mam do działko obrotowe, wypierdalam to. Pielęgniarka. Dobra, tu mam, poklikam sobie. Przeczytajcie jak chcecie. Coś tam Kanady. Dobra. Spoko, ok jest. Jeszcze ammo. Ogniwa energetyczne, kurwa, jak ja bym potrzebował tego. Skąd oni strzelają? Ty nasz. A gdzieś musimy iść, czy my tędy dojdziemy? Nie, ja w ogóle gdzieś w zupełnie inną stronę idę chyba, tak? Tak. Nie, tam powinienem iść. A to tutaj jest coś, coś tu się... Aha. But I saw those lights go down. I swear I heard the Chogs laughing. I think I speak for all of the ex-slaves here when I say good riddance to those bastards. May they rot in a glowing grave. Ja spodziewam się, czy teraz ja rządzę dziurą? Yeah, but it's gonna take work to clean up after the riots. I can take care of the day-to-day stuff. You just reap the benefits, huh? We cut a few corners on researching the brat. So we've already got something good to keep down the brads. It's on the house. But the real wealth of the city is in that steel mill. You'll have access to the ammo press in there, so go nuts. You earned it, kid. No to co mam teraz robić? Whatever you want, boss. I'll be whipping folks back into shape and Medea's keeping an eye on the brat, so you can come and go as you like. But if you want, you could keep collecting steel from the steel yard. Most folks can't handle it. And the foreman would see you get a reward. And if you really care, Medea said she's looking for toys for the brat. I guess if you find anything, you could bring them to her. Okay. But that's only if you give a shit. If it were just me, I'd just keep drinking till the booze runs out. So live it up. Okay. Dodano nowy profit. Badania medyczne w dziurze poprawiły jakość twojego życia. Staraj się nie myśleć, ile innych istnień to mogło kosztować. Nie rozumiem. Ale jaki nowy profit, bo nie za bardzo zauważyłem, jaki dom... ...folks working on it 24-7. It'd go faster if they didn't keep fussing about not hurting the little squirt. Medea's the worst of them. Keeps asking people to bring the kids toys or some sort of bullcrap. You'd think an old slave like her would know how to work without raising a fuss, right? Dobra. Czyli wszystko jest wyzwolone, powiedzmy, tak? Wszystko tego to ja mogę brać, tak? Jesteśmy wolni. Czy wy, oni są, w sensie. Dobra, a ja jakie mam misje? Odebrać swoje rzeczy bym chciał, tak? Mogę, kurwa... Ale ja chcę swoje rzeczy, stare. Skąd mam wziąć swoje rzeczy? No ni chuja nie wiem. Skąd mam wziąć swoje rzeczy, nie będę ukrywać. Mam 200 kapsli, chcę odzyskać swoje rzeczy. No nie pierdol mi nawet. Nie chcę sobie jakieś rzeczy tutaj porobić. Nie, nawet mi nie mów. Nawet mi nie mów. Zbadaj dziwny sygnał. Zbadaj stację metra. Nie zabijaj żadnych błotniaków, to nie chcemy na razie. Poznaj człowiek błąków promienia w katedrze. A to jest chyba nie na, w ogóle nie na tej mapie, nie? Nie. No i to też nie jest, tak? Czyli nie mam nic do robienia. Wytoczarka amunicji w hucie to klucz do potęgi militarnej dziury. Pozwala na przerobić zwykłe naboje na pociski, które są bardziej przydatne w danym momencie. Wszyscy żołnierze, handlarze i bandyci powinni wiedzieć, jak się jej używa. Ze stanowiska wytłoczarki jest widok na norę, umieść pod niepotrzebne surowce skorzystać.
Następny rodzaj amunicji. Rodzaj materiału dowolna, amunicja wymień powyższy. Gdzie to jest? Wytoczarka amunicji w hucie. Hucie. Huta gdzie jest? Stalownia, tak? To jest huta. No dobra, chodźmy tam. A nie, to nie tu. Ale... To tam, za nami. Chyba, o ile dobrze pamiętam. Nie, to młyn się nazywa. Whatever. Ty, czyli nie odzyskam swoich rzeczy? Nie, no nawet... Jak sobie tylko pomyślę, że nie... Nie, no muszę odzyskać swoje rzeczy, no. Nie wierzymy. Siema. Lepiej, żeby to się opłacało. Hełm? Dostałem za to jakiś kurwa hełm? Poka mnie ten hełm. No niby lepszy w sumie. I odporność na promieniowanie też ma dobrą. W sumie koksior. Ale no, mogło być kurczę lepiej. Otwórz biurko? O, naboje. A, bo wtedy chyba nie mogłem tego otwierać, bo... Było to chyba uznawane jako kradzież, o ile dobrze pamiętam. No teraz jest wyzwolenie, więc... Wszystko jest moje trochę. Że mi się wydaje. Jak ran? Co to pierdalasz? Osiu. Zatrzymaj się. Teraz ty i stać. Kurde, ale mocny kastet. Pancerz metalowy, jaki mam pancerz? Pancerz osłoną, kurde, to nie wiem, czy to jest metalowy, wątpię. Dobra, wyjście. Zajebista robota. To co to jest za chłop? To niewolnik, tylko ten z motopiłą. Zbrojenie, a mogę sobie ulepszyć w sumie motopiłę. Wyjście, uzbrojenie, motopiła. A plus 5 damage, to zawsze coś. Ja mam HP. Przydałoby się coś znaleźć. Jeśli chodzi o... Zreperowanie swojego HP. I szukamy tego... tego czegoś, co miałem znaleźć, tylko... Znaczy, co pisze, że to jakoś tego do amunicji, coś tego owego... Gdzie to kurwa znajdę, to nie wiem. No tutaj, tu jest arena. To to? Nie wygląda na to. To to jest? Nie. O? Stanu prasa amunicji, o, zajebiście. Burza amunicję, dobra, dobra, zajebiście. Produkcja amunicji. Do zasobnika materiałów. Użyj terminalu, by wybrać środek. Dobra, włóż amunicję do zasobnika terminali. Czyli kurwa gdzie? Czyli gdzie mam włożyć amunicję? Podejrzany. Jest karton, nie ma kartonu. Co jest? Ty, no nie umiem. Prasa amunicji 1, no ale to gdzie, co to jest? To jest to? Tak to, to.
Da się jakoś sterować? Nie da się. Nie umiem. Idziemy jeszcze zwiedzić kilka rzeczy i wracamy. I mam nadzieję, że odzyskam swoje rzeczy. Jeżeli nie odzyskam, to i tak będę musiał sprawdzić, jak to odzyskać. A ponadto muszę przyzwać Harona i wolałbym, żeby ten odcinek nie trwał 20 minut, bo trochę przypał. Może tu wrzucić? O nie. Nie wiem. Idziemy dalej na razie. Mordownia? A, to stało tu. No, czy my tu chcemy chodzić? W sensie, mamy z kim tu nawet pogadać? I nadal pracują, ale... Ale już nie musisz, gościu, jesteś wolny. Tylko teraz jak to robimy? W sensie... Stalowa dziura. Kryjówka. Co to jest kryjówka? Kryjówka, kryjówka. A to to jest tu. No dobra, to nie chcę tu być. Most? Będzie tu coś ciekawego? Wyjście? On mnie odprowadzi, odda mi rzeczy, kurwa. To jest grane. Proszę, żebym tylko odzyskał rzeczy. Nie proszę o tak dużo. Proszę tylko, żeby odzyskał rzeczy. Proszę. Zdrowia prowadzi autostrad, które wychodzą na słoneczne. Poczekajcie, zapiszę. No jeżeli nie będę miał rzeczy, to kończę odcinek. Bo to nawet nie chce mi się dogrywać. W sensie zatrzymać i później jeszcze raz tego, bo... Ja pierdolę. Znaczy ja tam miałem dużo rzeczy. Amunicji miałem w kurwę. Nie, widzowie. No to niestety. Ja muszę to... Muszę tak. Fajne były te misy z dziurą. Spoko. No tylko ja muszę odzyskać swoje rzeczy. No więc niestety będziemy kończyć, bo muszę to sprawdzić na necie, a jest taki problem, że jeżeli też odpalam, słuchajcie, neta, to w mikrofonie się pojawiają takie dziwne dźwięki. No i zaczyna się kwas wtedy. Ja próbowałem odzyskać te rzeczy, ale ich nie było. Nie wiem, czy jest może jakaś osoba, z którą jestem w stanie pogadać o tym. Nie wiem, będę musiał, słuchajcie, sprawdzić to na necie. Szkoda, bo znowu taki odcinek krótki, ale... A, ty, motopiła... A nie, motopiła to samo, co piła, to stali. No nic, mam na pewno fajne rzeczy. Fajnie, że tutaj jest takie... Też było takie... Miejsce... Ja mam jeszcze jeden pomysł, gdzie może się to znajdować, tak na prędkości, bym przyszło do głowy. Tutaj. Damy radę, widzowie. Psycho, medics. Kurde. Może ciężko. Ale chuj. Może coś będzie miała. Ma steampacka. I nawet spoko broń. I wygrzew. Ale jest, wiecie, bo ten chłop nam zabrał te rzeczy, więc jest szansa, że... Od niego te rzeczy sobie będę mógł odebrać. Tylko problem jest taki, że ma tam kurwa niezły zasób. Ogniowy. Będzie w stanie nam łatwo nakopać. Ale mam granaty, chuj. Zasypię ich granatami. Wyjdę. I oni teraz będą w stanie chyba przejść przez tą bramę, no nie? Czy nie? Może nie. Sawę? O! Kurwa.
Dzięki. Czekam dalej. Czekam na resztę. No, i taką taktyką się uda. Zwabimy ich w pułapkę. Ma to jakiś sens, że wiesz, zwabisz chłopów w pułapkę i oni tu przychodzą. Bomba cukrowa, jabłko. Medix, jeszcze jeden, nie wiem czy mamy czy nie. Bierzemy, nieważne czy mamy czy nie. Pierdalamy Medixa, czekamy. Idzie ktoś tu? Nie widzę, więc wchodzimy. Jednego mniej. Jak tam wejść na górę? Nie wiem. Więc ewakuacja. Pyk. Dobra. Jest miodziuk i jest dobrze. Save. To jego głowa jest. Dobra, i teraz zabić tylko jedną postać. Dobra. No i w poząsiu. Czy my jesteśmy w stanie ją ograbić? O, jesteśmy. Tutaj nabój, odlot, dobra. Czy ten... A to nie, ale to nie widzę moich rzeczy, ty. Gdzie są moje rzeczy? Ten jeden z tych chłopów powinien mieć moje rzeczy w teorii, nie? Nie wiem, czy ten Max, nie, Max nie powinien ich mieć, ale no nie ma. Ale mówię, że on jest kurwa bogaty, ale czy ja muszę się cofać? Chyba tak, widzowie, czyli plan nie wyszedł, wydaje mi się. Wydaje mi się, że plan nie wyszedł. Wątpię, żeby je kurwa zostawił tutaj. No nie. No, więc muszę, kurczę, muszę się cofać po te swoje rzeczy, więc jest dużo rzeczy do zrobienia. My, słuchajcie, nie dość, że muszę się cofnąć. To pamiętam, jak tu strzelałem do tych niewolników. Myślałem, że te chłopy mnie atakują. Kluczowy miś weźmiemy do tego. Nie dość, że słuchajcie, muszę odzyskać swoje rzeczy, czyli muszę je znaleźć. To jest jedna sprawa. Potem muszę iść znaleźć Harona, przywrócić Harona i iść na przykład, nie wiem, zrobić kolejne misje, powiedzmy. Albo to jest misja z szukaniem sygnału, która też będzie długa. Bo znaleźć sygnał pewnie jest na drugim końcu mapy, albo to jest misja, w której będę musiał te jak one się nazywają? Błotniaki. Tam, że to ta laska chciała, żebyśmy się dowiedzieli o błotniakach. No, a te błotniaki to nie jest prosta sprawa, tam był taki kurwa szef, więc no jest dużo rzeczy i tam trzeba dojść i to znaleźć i wyczyścić i podłożyć i później iść do tej laski, to jest masę roboty. Więc widzimy się pewnie ogólnie, znaczy na pewno jutro o godzinie 16, ale w gameplayu to pewnie minie bardzo dużo czasu. Jakbym strzelał 3 godziny, może i nawet więcej. Więc nie chce mi się teraz tego robić. Więc skończę 28 minut. Wiem, że mało ogólnie 20 minut, ale tam jeszcze 8 minut przeciągłem. No co, to może miałby te rzeczy. Kto wie. Jutro, godzina 16, ja byłem Czechu. Zostawcie lajka, jeżeli wam się seria podoba. I wpadnijcie na... No, na linki w opisie. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.